Także panie profesorze. O tym, że to, co zrobi prezydent, to jest wybór między wielkością a groteską. Inny fragment. Jeżeli prezydent rozejdzie się z wartościami naszego środowiska, to nie może zakładać, że zyska kolejny kredyt zaufania. To w odniesieniu do kolejnych wyborów prezydenckich. To są, przyzna pan, bardzo mocne słowa. To nie jest spoko. No trzeba się w ogóle zastanowić, komu ten prezydent służy, prezydent. No Janek Witek powiedział od razu. Powiedział, bogowie krótko żyją, powiedz, umierają. No zawał serca. Słowa ministra sprawiedliwości, pana Ziobry, jako wyznacznika opinii dominującej w łonie Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą, jeżeli wrócimy do tego, co powiedział niedawno pan Jarosław Kaczyński, to w słowach Jarosława Kaczyńskiego było więcej gotowości do porozumienia, do kompromisu, niż w słowach pana Ziobry. I dla mnie, jeżeli mówimy o konflikcie w łonie PiSu, to nie widziałbym tego konfliktu pomiędzy panem Kaczyńskim i panem Dudą. Natomiast w pewnym sensie może to być uraniona ambicja ministra sprawiedliwości, który chciał przeprowadzić, chciał pokazać, chciał stworzyć sobie jakąś perspektywę polityczną na przyszłość, przeprowadzić taką wersję ustawy, którą uznał za swoją. Więc to jest uderzona ambicja, która doprowadziła do wypowiedzenia słów, które nie powinny paść. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Pan mówił tutaj o tym wywiadzie, jakiego udzielił kilka dni temu prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. I wydawało się, że te słowa, które pojawiły się w tym wywiadzie, no to jest niejako zamknięcie pewnego sporu, pewnego tematu, jakim było prezydenckie weto. No, tam rzeczywiście były takie sformułowania mówiące o tym, że teraz poczekamy na ruch pana prezydenta i wtedy będziemy się do tego odnosić. I wydawało się, że rzeczywiście te słowa ten spór zamykają. Okazało się, że nie. Że mimo tych słów wypowiedzianych przez prezesa Kaczyńskiego, ten spór trwa dalej. Darkowi, co więcej, Drążkowi, no, dziś temat, który chcemy zaproponować, koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej 11 czerwca tego roku, wpływ nabożeństw fatimskich i kultu figury Matki Bożej Fatimskiej na proces wyzwalania z nałogu pijaństwa. Ten wieczór, ale i ta dzisiejsza modlitwa w miejscu piastowym temu też ma służyć, jak gdyby tak zainicjować. Widać wyraźną rysę, wyraźny konflikt. To rzeczywiście jest już konflikt. Myślę, że to jeszcze nie jest konflikt. Zwróćmy uwagę na to, że pan Gowin także podszedł do tej ustawy w zupełnie inny sposób niż pan Ziobro. Głosował za ustawą tylko i wyłącznie po to, aby utrzymać koalicję rządzącą. Tak przynajmniej tłumaczył. Tak tłumaczą, oczywiście. Więc ja mówię, że tam jest wiele nurtów. Obu rządzących składa się co najmniej z trzech ugrupowań. Jeżeli już nie liczyć czwartego, który się rysuje, mianowicie obóz prezydencki, prawda? Więc to będzie wielka sztuka, żeby te cztery nurty tworzące obóz rządowy wykazało ogromną dojrzałość polityczną i gotowość do konsensusu wzajemnego, wewnętrznego. Ja już nie mówię o konsensusie zewnętrznym, bo na razie tu jest, jak widzę, potrzeba konsensusu wewnętrznego w obozie rządzącym do przyjęcia w miarę możliwości zmodyfikowanej w duchu bardziej prokonstytucyjnym projektu ustawy, a potem jeszcze mamy potrzebę drugiego konsensusu, kompromisu zewnętrznego, czyli ten kompromis zewnętrzny to będzie, powinien być zawarty albo pomiędzy obozem rządzącym a partiami opozycyjnymi, w co nie wierzę, albo pomiędzy obozem rządzącym a środowiskami sądowniczymi, sędziowskimi. I to, co będzie bardziej prawdopodobne. Ja myślę, że pan minister Ziobro wykazuje taką daleko idącą determinację w przeprowadzeniu swojej wersji i wizji reformy sądowniczej w Polsce, ale w tej Ziobro. Ziobro w moim przekonaniu jest zbyt wiele przejawów odzwierciedlającej raczej dążenie do zemsty politycznej na przeciwniku politycznym, czyli środowisku sądowniczym. W moim przekonaniu w demokracji polskiej, która jest demokracją ciągle jeszcze słabą, kierowanie się tego typu instynktami, tego typu działaniami... Dlatego widzicie państwo, że są to odwołania, nie ma sprawiedliwości w sądach. I to jest dopiero dla dziecka taki moment przełomowy, że dziecko
uczy się czego innego, to znaczy ma tę taką głębię wiedzy wewnętrzną, dziecko domaga się sprawiedliwości, a potem patrzy, że ci sędziowie to wcale nie są sprawiedliwi, no to więc ja myślę, że była okazja, żeby to poprawić. Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, to wszystko zależy od dzieci. Sprawiedliwość zależy od dzieci. To wszystko jest najlepszy papierek lakmusowy. Dzieci. Tak. Ja dlatego zawsze będę nawiązywać do dzieci. Do dzieci. No, być może tak jest, bo jeżeli popatrzymy na... Przepraszam, oczywiście możemy się domyślać, kto miał być inicjatorem tego puczu. Ja myślę sobie, że tu patrzę na Gowina. Oczywiście to środowisko rządzące, znaczy ekipy rządzącej. Gowin psychiczny jest. Ja myślę, że tutaj postawa pana Gowina wskazywała na to, że przynajmniej ta część... Przecież to wariat, on niewyraźnie mówi. Gluty ma w nosie, w ustach te. Opozycji, a wiadomo, że działania opozycji byłyby nasilane wtedy. Ale panie profesorze, rzeczywiście należy kierować wzrok ku wicepremierowi, czy... No, patrząc, i panie profesorze, czy panu jest gorzej? No, minister sprawiedliwości jest człowiekiem niezwykle ambitnym i to jest bardzo chwalebne w polityce. Natomiast wydaje mi się, że to, co on powiedział w tym wywiadzie do licznych gazet prawicowych, wykazuje jednak swego rodzaju niedojrzałość polityczną. Ta niedojrzałość polityczna w moim przekonaniu przejawia się w takim leciutkim duchu lekceważenia prezydenta. Ta niedojrzałość polityczna. To jest niedojrzałość chociażby dlatego, że prezydent stanowi najlepszą legitymację polityczną obozu rządzącego. Jeżeli niby tak. I co wyszło? Wychodzą głosy lekceważenia w stosunku do atutu politycznego obozu rządzącego, to ja to określam jako wyraz swego rodzaju niedojrzałości politycznej. No to jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy w takiej formacji, jaką jest Zjednoczona Prawica, no gdzie ewidentnie wiadomo, kto tam rządzi, prezes Kaczyński, możliwa jest tak daleko idąca niesubordynacja ze strony jednego z ministrów? Ja przypomnę, że ten minister kiedyś już niesubordynację dokonał w stosunku do pana Kaczyńskiego. I to dość poważny, tak. I to dość poważny. W związku z tym można powiedzieć, że jest tak zwanej niesubordynacyjnej permanencji. Więc jest to cechą jego charakteru troszeczkę. Taka samodzielność, ambicje. To jest cecha moim zdaniem pozytywna w polityce, ale wydaje mi się, że ona nie jest ambicja. Prohibicja. W tym przypadku, w moim przekonaniu, prezydent zaproponował grę zespołową, a nie działania podejmowane i narzucane, forsowane. Złodzieje muszą bać się. Jednego z polityków w formacji rządzącej. I wydaje mi się, że pan prezydent dokonał rzeczy, której no, nie dokonałby pan Ziobro. Mianowicie, po pierwsze rozładował, w pewnym sensie rozładował sytuację polityczną w kraju, bo sytuacja zmierzała jednak do wykraczającego poza opozycję buntu społecznego. I wydaje mi się, że także, jeżeli wyjdzie ta ustawa, jeżeli zostanie przyjęta, jeżeli zostanie przez prezydenta tak sformułowana, że będzie ona w pewnym sensie do przyjęcia także przez część opinii publicznej, jako poszerzenie bazy społecznej rządzenia formacji rządzącej. I to jest najważniejsze, że Prawo i Sprawiedliwość powinno tak realizować swoje założenia programowe, żeby w trakcie realizacji tych założeń programowych poszerzana była baza rządzenia, a nie zawężana. Natomiast działania podejmowane przez pana Ziobrę zmierzały w prostym kierunku w stronę zawężania bazy rządzących, a zwiększania poparcia politycznego, społecznego dla opozycji politycznej. Na sam koniec, w jaki sposób ten konflikt, ten problem może rozwiązać nie prezydent Duda, ale prezes Kaczyński, pana zdaniem? Ja myślę, że prezes Kaczyński już wykazał kilka dni temu pewną gotowość. Znaczy, on wykazał już dawno temu pewną gotowość i porozumienia w Unii obozu rządzącego. I ja myślę sobie, że ci dwaj ludzie,
nikt inny, tylko ci dwaj ludzie, to znaczy prezydent i prezes Kaczyński. W ich rękach leży klucz do rozwiązania kompromisowego i konsensualnego tej sprawy. Ja myślę, że to, co było do zrobienia przez ministra sprawiedliwości, zostało już zrobione. No to zepsuł ten Duda. No. Janek Witek mówił, że to jest Żyd ukraiński. Od samego początku. Profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Że jakiś coś, wiesz, Janek Witek jako Mak, jako Różwita, jako... Ja mówię, odłóż to. Odłóż to. No i tu okres. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem buddystką. Modlę się. 755 pracowników amerykańskich przedstawicielstw dyplomatycznych, a ten ruch to z kolei odpowiedź na przegłosowanie przez amerykański senat nowych sankcji wobec Rosji, których podpisanie zapowiedział prezydent Trump. To rzeczywiście wojna, prawdziwa wojna? Myślę, że nie jest to jeszcze... Jestem buddystką i się modlę. Dyplomatyczna, no jest to retorsja dyplomatyczna. Alleluja, sylwople. W odwecie, w rewanżu na decyzję 20. ludzi, którzy wcześniej są uzależnieni, to takiego uzależnieni są od alkoholu. Ich ukoronowaniu ogromnego wysiłku. Ja się przyglądam nieraz tym ludziom. Oni naprawdę dokonują ogromnego wysiłku. Ukoronowanie jest otwarcie na innych. To jest jakby taki sukces, który można osiągnąć. W stowarzyszeniu mamy tak pół na pół. Nie, że są ludzie, którzy może nie mają aż tak wielkiego problemu, a są ludzie, którzy mają problem. I jedni drugim wzajemnie pomagają i to otwarcie się wzajemne rzeczywiście pomaga bardzo. Krajowych pracowników, których się również zatrudnia w ambasadach. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj ksiądz rektor powiedział o tym oderwaniu, o tym odcięciu, żeby mieć takie sytuacje, o leczeniu i pójściu w świat tej wspólnoty, która też pomaga. Z jednej strony pomaga, a z drugiej strony też nas mobilizuje do tego, żebyśmy też innym pomagali, świadczyli, co nawet związane może być z tym rokiem, który przeżywamy. Idźcie i głoście, bo ja mogę powiedzieć... Idźcie i głoście, ale co? No nic nie wiedzą, pod nosem bredzą. Taki świat, taki tu świat. Oni nie wiedzą nic, pod nosem bredzą. Co mają głosić, sami nie wiedzą nie. Bo może tak być, nie? Dopiero kiedy nas to w jakiś sposób dotyka, to my otwieramy oczy, zaczynamy się zastanawiać, co zrobić w takiej sytuacji, a często jesteśmy bezradni, bo do tej pory żadnej refleksji nawet nie czyniliśmy na i odsuwaliśmy te to od siebie. Ja najpierw chciałbym serdecznie dziękuję wszystkim gospodarzom, że mogę tu być już kolejny raz, że nie modliliśmy się w intencji czynności całego naszego polskiego narodu. Dziękuję również wszystkim, którzy przebywają na te odcinki, fizyczne, a także uczestniczą w tych szkoleniach, tak wspaniałych mediów, których jesteśmy dzisiaj. Tym mediom i oczy dyrektorowi i starszym ojcom z całego serca również dziękuję, bo będąc przewodniczącym zespołu konferencji biskupów polskich jest taka potrzeba czynności. Wiem doskonale, że dzięki właśnie waszej pomocy, ogromnej pomocy, dzięki konferencji miesiącowi, możliwości wypowiedzi na antenie Radia Maryja, Telewizji Tarnami, naszego dziennika i te informacje docierają do szerokich kręgów odbiorców. Dzisiaj moim zdaniem być może w Polsce, w naszej ojczyźnie, którą bardzo kochamy, jest zmowa niszczenia. Nie daje o których dzisiaj m.in. chcemy mówić. Dlaczego? Pożary wydają na reklamę 400 milionów złotych. Można więcej, bo gdzieś tam w internecie czytałem około 550 milionów. A więc jest to zmowa milczenia.
nikt nie chce mówić na te tematy, które dotyczą przecież większości społeczeństwa, bo jeśli weźmiemy całą strukturę naszego społeczeństwa, około 1 miliona osób uzależnionych, 3 miliony pijących ryzykownie, szkodliwie, około 1,5 miliona dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, 10 litrów czystego alkoholu na głowę statystycznego Polaka, 100 litrów piwa spożywa każdy przeciętny Polak rocznie. To wszystko są zatrważające dane, ale za tymi danymi kryją się również łzy, cierpienie tak wielu osób, tak wielu dzieci. Znawcy problemu mówią przecież, że powiedzmy sobie, życie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym to są tak wielkie przeżycia jak pobyt w obozie koncentracyjnym, więc nie są to naprawdę żarty. My o tych tematach trzeba ciągle mówić, ale musimy zadać również pytanie, powiedzmy sobie, dlaczego Kościół się tym problemem zajmuje? Czy chodzi tutaj tylko o to, żeby zmniejszyć te tragiczne statystyki? Otóż nie, bo my patrzymy na człowieka głębiej niż tylko na jego ciało, na to, co on robi. My patrzymy również na jego życie duchowe. Troszczymy się także i jesteśmy odpowiedzialni za jego zbawienie. A wiemy także w kontekście też roku fatyckiego i wołania Matki Bożej do pokuty, do nawrócenia nas wszystkich. Wiemy dobrze, że powiedzmy nadużywanie alkoholu prowadzi do utraty wiary, do osłabienia wiary, prowadzi też do licznych grzechów. Do osłabienia wiary nam prowadzi. Za to wszystko, co się dzieje, w związku z naszym możemy do takich rzeczy przechodzić także idziemy kombo dziennego, tak, bo też można powiedzieć kombo nasze takie proste uczucie, taka wrażliwość na wiele sytuacji, prawda, zawsze na biedę, jakieś ubóstwo, bezrobocie, nawet na wszystkie zmiany. Jakieś ubóstwo, bezrobocie. Bo miejsce publiczne, no i tak, proszę pana czy proszę pani, nie można. I tutaj to się tak samo ten problem, że jakby oswajamy się i no, czasem może ktoś wzruszy ramionami, jak biskup rzeczywiście mówi o tym dramacie człowieka, który jest uwikłany, ale tego, co doświadczają, to się inni, my jako społeczeństwo, przez kogoś, kto jest zniszczony alkoholem. I w tym wymiarze duchowym, ale także mówmy także o tym wymiarze materialnym. Jedna gotówka wpływa do kasy państwa, że trzeba wydać 4 złote na rozwiązanie problemów alkoholowych. Te 3 złote jest nam potrzebne na wykształcenie polskiej młodzieży, jest potrzebne na pomoc rodzinom, na pomoc Bogu. To wszystko, te pieniądze nie mogą być wydawane, powiedzmy sobie, od tak sobie, bo powiedzmy sobie, część społeczeństwa sobie nie radzi. Nie radzi nie tylko dlatego, że choroba idzie, burze deszcz pada, przyjaznej atmosfery. Bo jeśli mówimy w haśle naszego kongresu, mamy wyraźnie ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa. Jeśli żądamy od rodziny, aby rodzina musi mieć również przyjazne otoczenie, a to przyjazne otoczenie musi stworzyć rząd. Zachajmy się za młody. Kościół to nie sobie o tym mówi, tak upomina, napomina i każdą formułę akceptujemy, ale do samorządu, do rządu, to hola, hola. I hola, hola. Bardzo wyraźnie. Wolna. Odpowiedzialna jest rodzina, kościół, rząd i samorząd. I najkrócej moglibyśmy powiedzieć, rodzina chroni miłością. Tam, gdzie w rodzinie będzie wiele miłości, będzie niewiele problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Czym chroni kościół? Prowadzeniem ludzi do Pana Boga. To są badania naukowe, które pokazują, ludzie, którzy są blisko kościoła, tam pojawia się mniejszy problem związany z nadużywaniem alkoholu, ale też pokazywaniem właściwego celu życia. To robi kościół. Natomiast jeśli chodzi o rząd i samorząd, to oni mają za zadanie stworzyć dobre prawo i bardzo skutecznie je egzekwować. Mówiłem
podczas dzisiejszej homilii. Oczekujemy od tych środowisk rządowych i samorządowych przede wszystkim likwidacji reklamy alkoholu. 2 czy 2,5 tysiąca godzin reklamy musi zrobić swoje. Dzisiaj browary mówią, że one nie reklamują alkoholu. Wobec tego pytamy, to co wy robicie? Oni mówią, my tylko pokazujemy, że są różne marki piwa. Kiedy zaczynają, powiedzmy sobie, myśleć o tym, że rzeczywiście znajdą się ludzie bardzo odpowiedzialni, którzy zlikwidują reklamę alkoholu, to dzisiaj, powiedzmy sobie, rodzi się pomysł, to zrobimy piwo bezalkoholowe i będziemy mówić, że są takie i takie marki, będziemy przyzwyczajać młodych ludzi, żeby sięgali później po piwo alkoholowe. To jest skandal. To jest skandal. Ale mówimy też o fizycznej, ekonomicznej dostępności. Nie może być tak wielkiej dostępności alkoholu, bo okazja czyni złodzieja. Takie stare powiedzenie. W Polsce mamy przekroczone 4-krotnie liczbę punktów sprzedaży według standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia mówi 1 punkt sprzedaży alkoholu na 1000 mieszkańców. U nas jest 1 na 250-270 mieszkańców. To co by mogli robić aferę w Polsce? Z tego trzeba zrobić w ogóle wielką aferę. Z tego trzeba zrobić aferę wielką. Nie z innych rzeczy, ale właśnie z tego. Tu trzeba wyjść na ulicę i powiedzieć, my tego nie chcemy. Proszę Państwa, tutaj przy ulicy Płaskiej pamiętamy, że było kino Mostwa. Oczywiście, że tego kina nie ma, kina Mostwa, a to kino, które jest, to pewnie jakiś Cinema City. No to jest serii Cinema City, pełno takich kin, ale no, kino. Czy Moskwa, czy jakiekolwiek, które by tutaj było, nie zyskało na sławie, nie zyskało na popularności i nie zyska. Znaczy, że właściwie to ja nawet nie wiem, jakie tam jest kino. Ale wiem, że jest po prawej, po lewej stronie, jak się wchodzi, jest kino, piwnica. Tam żeśmy kiedyś na czymś były, na promocji książki. I tutaj giełdzie angielskiej, też tutaj galerii na Piórkowskiej, sześciopiętrowej. Ja w sumie to nie jest na Piórkowskiej galerii, ale ona pewnie tam i Wernica zrobiła i Hania Bakuła promocję książki robiła tam na szóstym piętrze. Bardzo miło. Także te budynki są, ale no nie wiem, czy one są w pełni wykorzystane kulturalnie. Bo tam jest też bank. Przychodzą stare dziady, siedzą. Ja raz tam wlazłam i też to nie było dla mnie, bo to trzeba było jechać do banku pod Żubrem. Tak, no ale w Warszawie Żubry nie są znane. W Warszawie to nie jest Angla Ameryka Białystok, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma Ewangelii, nie ma świadków Jehowy. No to okazało się, że taki bank pod Żubrem jest przy placu Szembeka. Taki nowy, wybudowany budynek, który właściwie to też już nie jest nowy, bo była wyrwa pomiędzy domami starymi na Grochowskiej. No i ta wyrwa wypełniona w końcu już dość dawno została przez ten bank. No i bardzo ładnie, nowy taki bank, przynajmniej wygląda jak bank, prawda? Ja tam też parę sprawdzałem, chciałam, proszę Państwa, przy placu Szembeka. No. Natomiast tutaj, proszę Państwa, będę się logować do końca w Banku Europejskim, jak również w M-Bank. Zobaczymy, co to będzie dalej. Z tego wyniknie, bo jakbym jakąś zjawę zobaczyła na górze, na szczycie, ale to przebija blok, nikt tam nie chodzi, nic nie ma. Jest mowa o alkoholu, proszę Państwa. Ja jako ta Izyda ze starożytnego Egiptu, żona faraona, która przemawia przez, jako nieżywa już, przez manuskrypt, przez papirus, przez belin, przez skórę, przez coś jedzą nawet na ścianie, moje symbole pozostały na cegle, starożytnych w piramidach egipskich. No to proszę czytać i studiować mądrości, nabierać, bo ludzie teraz głupieją, proszę Państwa, za bogactwem, za słowo, sławą, za autorytetem lecą. Poziom jest, no ludzie się błaźnią, więc nauczyciele rzekomo. Ja miałam nauczycieli zawsze super i wierzę, że moi nauczyciele do końca życia mają ten styl, klasę i szpan. Natomiast to, co ja tutaj obserwuję, różne takie opcje są, ludzie od podszewki, to są okropne, okropne rzeczy. Ludzie nie dają dobrego przykładu, żeby być nauczycielami. Nie, się błaźnią, jak są z tym elementem do dziada gada i do dziada wódkę, do piwa.
Na bleble, terelemele, kupury, kule, warto, gadanie, baranie, to ludzi łączy, wyzywali. No, my nie mamy źle, bo my wcale nie musimy tu się zadawać z tymi pijakami. No. Także Warszawa to zniewolony szatański diabli, żebracznicy wielki, żebracznicy wielki, że to zniewoleni przez diabła i muszą żebrać. Siedzą w kościele, wszędzie żebrzą. Ta Litka Lipska też wszędzie chodzi żebrze i prosi i udaje biedaczkę. Teraz ona już ma pieniądze, ale czy będzie miała biedaczkę? Ale ciężkie czasy. Miała. Krystyna Pawłowicz urodziła Polskę. No chyba ona w Szwecji nie popiera jak nic. Ludzie wiedzą, gdzie się znajdujemy, w czym pracujemy i wczoraj, dzisiaj w warsztacie miałem wiele naprawdę spotkań takich telefonów. Z dziękczynieniem za ten list, takie bardzo poruszające, ale też takie motywujące. A tu dzisiaj chciałbym księdzu Janowi podziękować za dotknięcie tych trzech figur Matki Bożej, bo przez 8 lat naszego małżeństwa te robaki wlazły przez alkohol naszego życia na tyle, że na zewnątrz wyglądaliśmy na dobre małżeństwo, na normalną rodzinę, ale do tego stopnia narzucał mnie. Także dosyć reklam.